Ugotowałeś już w domu Edytę Górniak? Jeszcze nie, ale przed chwilką właśnie Edyta mówi, że pamiętacie do mnie i do Angeliki. Pamiętacie, co mi obiecaliście? To musi się spełnić. Damian, jesteśmy na konferencji Agenta. Ty wziąłeś udział w tej najnowszej edycji. Jak wrażenia? Ojeju, no to była cudowna przygoda. Po pierwsze zadania, które nas tam spotkały, to były rzeczy, których pewnie samodzielnie bym nigdy nie zrobił. Nigdy bym nie skoczył w przepaść jakby z własnej woli. Po drugie, uczestnicy. Poznanie takich osobowości, powtórzę się, pewnie nigdy by mi się w życiu nie zdarzyło. Poznanie Edyty Górniak w całkiem innej roli. Andrzeja Gołoty, Krysi Czubówny, Olek Doba, Misiek Koterski, więc jakby to są takie osobowości, które gdzieś tam zawsze widziałem w mediach, w showbiznesie, natomiast nigdy ich nie poznałem. Tutaj poznałem ich z trochę innej strony. Byliśmy ze sobą 24 godziny na dobę, bez telefonów, odcięci totalnie od świata zewnętrznego, w jednej zamkniętej grze. I to było fajne przeżycie. Ty z kimś nawiązałeś bliższą relację? No bo nie ma co ukrywać, jednak spędziliście ze sobą sporo czasu. Tak, no jakby z Angeliką Muchą znałem się wcześniej, przyjaźniłem, więc jakby z Angeliką od początku gdzieś tam trzymaliśmy razem, wymienialiśmy się informacjami. Natomiast od samego początku miałem pokój z Miśkiem Koterskim, więc jakby z nim też bardzo się zaprzyjaźniłem. No ale z większością tak naprawdę dobrze trzymaliśmy, z Wiolą Kołakowską, z Marysią Sadowską, więc jakby te wszystkie osoby naprawdę były nastawione przyjaźnie do każdego, nie było tak, że ktoś się wywyższał, czy gdzieś tam odstawał od grupy. Czyli nikt nie zawiódł twojego zaufania? Mojego zaufania. To jest gra. My tam udajemy. Trochę nie jesteśmy takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Więc jakby to jest zrozumiałe, że ktoś może mnie okłamać i trochę zawahać to moje zaufanie do tej osoby. Więc jakby to jest zupełnie wytłumaczalne i oczywiście było kilka takich przypadków. Ja widziałam twój jeden wywiad, w którym opowiadałeś, że Edyta Górniak dała ci pewne zadanie. Ja mam teraz pytanie, czy ty je spełniłeś? Ugotowałeś już w domu Edytę Górniak? Jeszcze nie, ale przed chwilką właśnie Edyta mówi, że pamiętacie do mnie i do Angeliki. Pamiętacie, co mi obiecaliście? To musi się spełnić.